Cześć, zapraszam Was na krótką recenzję odkurzacza Philips Aqua Trio 9383. Będzie to uzupełnienie mojego shorta na temat tego sprzętu, więc prawdopodobnie usłyszycie tutaj więcej narzekania. No dobra, to może zaczniemy, czym właściwie jest Aqua Trio. No jest to odkurzacz 3 w jednym, w tym przypadku odkurzacz ręczny. Do tego jest też odkurzacz z podświetleniem LED oraz odkurzacz z funkcją aktywnego mycia. W tym przypadku, jak widzicie, jest to ręczny. W zestawie jest do tego turboszczotka, która spisuje się bardzo dobrze, bez problemu. Wyczyścicie nim tapicerkę w samochodzie, kanapy. Świetnie sobie radzi z sierścią psa, kota i tak dalej. Tak więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń i jak najbardziej to jest na plus. W zestawie mamy również szczelinówkę, tak więc bez problemu też odkurzymy jakieś takie szczeliny w kanapie. Też jestem tutaj zadowolony. Czego zabrakło? Ano jakieś szczotki z miękkim włosiem, ponieważ fajnie by było takim sprzętem odkurzyć meble z kurzu, a tak tu mamy twardą końcówkę. Raczej bym nie próbował odkurzać tych mebli, bo po prostu je porysujemy. Tak więc dziwi mnie brak właśnie takiej szczotki. Generalnie w tym Aqua Trio wszystkie elementy, znaczy wszystkie, większość elementów właśnie można zdjąć, wyczyścić. Dalej przejdziemy do odkurzacza z podświetleniem LED i tutaj zabrakło mi jednej rzeczy. W ogóle nie ma regulacji tego długości, więc to jest akurat dziwne. Jak widzicie, tutaj też bez problemu odtykamy i właśnie też chciałem zwrócić uwagę, że niektóre elementy w tym odkurzaczu, jak widzicie, muszę się troszeczkę użyć siły. Bez problemów można to włożyć, ale już wyciągnąć. Albo brakuje mi wprawy, ale czasem faktycznie jest z tym problem. Jeśli chodzi o to podświetlenie LED, to w tej szczotce jest to w tym miejscu i szczerze powiedziawszy, to się akurat sprawdza bardzo dobrze. Tak naprawdę się przeraziłem, jak i niekiedy mam syf pod biurkiem i temu nic nie umknie. Więc tutaj jak najbardziej na plus. I znowu wracamy do tego, że szczotkę można wyciągnąć, wyczyścić. Wróćmy jeszcze, że tak powiem, do jednostki głównej. W tym przypadku jeszcze można odpiąć jeden element i jest to pojemnik właśnie na brud. Tutaj mamy filtry, to też bez problemu wszystko się zdejmuje. O, się posypało. Jedyne takie zastrzeżenie to ciężko to domyć, w sensie niby można wszystko wyciągnąć, ale to są takie ślady, gdzie próbowałem to umyć i wygląda to, że ani to nie jest wewnątrz, ani na zewnątrz i ten brud zostaje i wygląda to nieelegancko. Jeśli chodzi o sam silnik, no to na nim mamy panel, na którym się wyświetla poziom baterii. Też możemy zmienić poziom odkurzania. Są tylko dwa. Przy zwykłym takim odkurzaniu podłogi myślę, że moc jest wystarczająca. Ja przynajmniej nie narzekałem. Co jeszcze o tym można powiedzieć? A, no i tutaj mamy oczywiście wymienną baterię. Czas na jakby atrakcję wieczoru, nazwijmy to, czyli właśnie ten odkurzacz z funkcją mopowania. Jak to wygląda? No generalnie mamy tutaj dwa pojemniki. Pierwszy jest na wodę. Tutaj go uzupełniamy czystą wodę. Dolewamy też odpowiedni płyn. Powyżej mamy właśnie zbiornik. Zbiornik właśnie na brudną wodę oraz te właśnie inne wciągnięte, że tak powiem, brudy. Sama szczotka mopująca zbudowana, złożona z dwóch wałków, to jest mikrofibra, więc raczej nie mamy się co przejmować o panele. Zresztą mam takie wrażenie, że ta szczotka tak delikatnie muska odkurzaną, mytą podłogę. I przez to też jest jakaś wada, bo właśnie jeśli chodzi o zaschnięty jakiś brud, to nie do końca sobie dobrze radzi z ten mop. Otóż jaki mam problem z tym sprzętem? No, samo jego działanie jest raczej ok. Natomiast jak to wszystko podepniemy, wypełnimy wodą, to ten sprzęt waży około 4 kg i szczerze powiedziawszy, to dość sporo. Nie wiem, odkurzałem przez parę tygodni i właściwie zawsze po kilku minutach odczuwała to moja ręka. Zaraz mnie to bolało. Nie odkurzałem dokładnie. I tak jakby powiedzieć, każdy użytkownik zwrócił na to uwagę. A jak się sprawuje tak w ogóle ten sprzęt? No i tutaj też mam mocno mieszane uczucia, bo owszem, sam system bez problemu wciąga wodę, rozlane mleko i inne brudy i generalnie radzi sobie z tym
raczej dobrze, tak pozostawia sporo smug i zacieków. Wystarczy, choćby odkurzymy kafelki, tam mamy fugi i w te fugi zawsze pozostaje tam woda. Do tego, jak mamy jakieś właśnie nierówności na podłodze, też ta woda pozostanie. Często temu odkurzaczowi zdarza się zostawić jakieś takie nawet kałuże, a jak skończymy odkurzać, no to zawsze zostanie ta woda, ona nie wciągnięta. Podniesiemy go, zaczyna skapać ta woda i nie jest tego jakoś bardzo mało, bo później ta woda musi wyschnąć i to zajmuje raczej kilkanaście niż kilka minut. Tak więc w mojej głowie nieraz się pojawiło takie uczucie, że wolałbym chyba użyć zwykłego mopa, bo zrobiłbym to szybciej, a na pewno by nie zostawił takich smug. Jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć o stacji dokującej i ona jest tutaj też mi się nie podoba, bo owszem, założymy tam i ten cały system mopujący i też zwykły odkurzacz i generalnie wygląda to ok, natomiast to co mi brakuje, to że ta stacja dokująca nie jest podpięta do prądu, inaczej mówiąc, odkurzacz musimy ładować podpinając kabel bezpośrednio do głównej jednostki i przez to ten kabel się plącze, wygląda to nieestetycznie i no jestem rozczarowany takim rozwiązaniem. Pozostając w temacie ładowania, muszę wspomnieć też o baterii, która no nie zrobiła na mnie pozytywnego wrażenia. Producent wspomina o 40-45 minutach działania na baterii i być może tak jest, jak użyjemy samej turboszczotki. Natomiast jeśli używamy systemu do czyszczenia podłogi lub mamy też te podświetlenie LED w zwykłym odkurzaczu, to już tak kolorowo nie jest. Ja myślę, że czasem się zdarza, że po 20 minutach już rozładowałem baterię i nie zdążyłem wymyć całego mieszkania. Będąc uszczypliwy, czasem się zastanawiałem, czy szybciej mi odpadnie ręka, czy jednak odkurzacz się wyładuje. Różnie bywało. Ja jestem bardzo, ale to bardzo rozczarowany tym. Natomiast zapomniałem dodać, że jeśli chodzi o mopowanie, tam mamy też system automatycznego czyszczenia i tu powiem, że to nawet działa. Ustawiamy odkurzacz w stacji dokującej, uruchamiamy to czyszczenie, to zabiera około 5% baterii, trwa 4 minuty. I faktycznie to czyści te rolki, które później możemy oczywiście wyciągnąć, a nawet jest zalecane, żeby je wyciągnąć i wysuszyć. To jest fajne. I tak krótko podsumowując, Philips AquaTrio wzbudza we mnie ogromnie mieszane uczucia. Bo z jednej strony rozumiem ideę stworzenia odkurzacza, którym jednocześnie możemy umyć podłogę. I to jest naprawdę fajne. Natomiast samo działanie no, pozostawia trochę do życzenia. No te smugi, zacieki, krótki czas pracy na jednym ładowaniu, to sprawia, że nie wiem, czy to jest urządzenie, które powinno tyle kosztować, a jest to z reguły 4000 zł. Ile? Jakby nie patrzeć, w tym budżecie można się pokusić nawet o dwa urządzenia sprzątające, czyli choćby odkurzacz ręczny oraz robot sprzątający, a bardzo często mają też właśnie funkcję mopowania. Niewątpliwie Philips AquaTrio to jest ciekawe urządzenie, które jednak ma za dużo chyba tego ale, coś tam, za dużo tego jest moim zdaniem. Szczególnie jak właśnie popatrzymy na cenę, która może się wydawać dla niektórych wręcz absurdalna. Czy polecam to urządzenie? Chyba musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy przeszkadzają wam te wady, o których wspomniałem, bo z drugiej strony faktycznie ten odkurzacz może pomóc, ale chyba nie można być tak wymagającym jak ja. Trzymajcie się, cześć!